Żeby dać Państwu jeszcze troszeczkę czasu do zastanowienia się nad tymi pytaniami, teraz Pan Bogdan Makowski powie o jeszcze jednej części naszej społeczności giżyckiej, a mianowicie o osobach skierowanych do pracy, z nakazami pracy. W mojej rodzinie obie moje mamy, to znaczy i mama, i teściowa, były skierowane tutaj do pracy. Moja mama kończyła technikum budowlane we Wrocławiu i dostała skierowanie do pracy tutaj. 19 lat. Na drugi koniec Polski. Do Prus, nie do Polski jeszcze wtedy właściwie. Mój profesor matematyki z technikum elektrycznego, pan Stanisław Kozielski, również dostał skierowanie tutaj ze Śląska, skierowanie wtedy ze Stalinogrodu, czyli z obecnych Katowic, tutaj do Giżycka. Więc proszę bardzo, pan Bogdan Makowski. Ale ma 10 minut, nie więcej, ma tylko tyle czasu. Sam tego chciałem. Witam Państwa. Kochani, tak się narobiło, że jest tu z nami, nie wiem czy wróciła Pani na salę, Pani Mazur, której tata był burmistrzem Rynu. Po wojnie jeszcze działał, pracował w Rynie, wyjechali do Niemiec później. Ja tylko powiem taką rzecz, że pierwszym, który został skierowany do Giżycka nakazem pracy, był Jan Juchniewicz, nasz lekarz, znany, nieżyjący już pan doktor Juchniewicz, który zakładał szpital, tam gdzie była pani Żurkowa opowiadana przeciw policji, był ten budynek Koszarowic, tam on ten pierwszy szpital zakłada, miał do pomocy dwie panie, co prawda one stomatolożkami były akurat, ale to nieważne. Ale co on miał? Pani Irena Berendowicz, którą wdzięczni jesteśmy za to, że przyszła, pokazywała dokument, że wtedy on posiadał do dyspozycji rower, a na odwrocie była rozpiska w języku rosyjskim, żeby jak go zatrzymają Rosjanie, żeby miał prawo używania tego. Takich ludzi było dużo. Ja pamiętam, że żyjący niedawno zmarł Szymon Cybruk, ten został skierowany do Giżycka po skończeniu Akademii Białymstoku, ale w tamtych latach to było nakazem pracy. Pan Tadeusz Wiszowaty, który przyjechał, technik z wykształcenia samochodowy, to on, że ukrywał te samochody, sprzęt, ciągniki, które Rosjanie łupili, zabierali to wszystko, w tych magazynach na ulicy Kolejowej, jak Państwo skojarzycie, za Stokrotką, tam był cały ciąg takich magazynów, Rosjanie za dnia opróżniali część magazynu, przyklejali pieczątki, że magazyn jest pusty, no i po wypiciu wódki szli spać, a w międzyczasie pan Tadeusz ze swoją ekipą przynosili do tych pustych magazynów różnego rodzaju ciągniki, mam w zbiorach zdjęcia i wspomnienia pana Tadeusza Wiszowatego. Takich ludzi jest bardzo dużo. Co ja będę mówił? Jest pan Zenon Czarnecki z nami, który pierwszy przyjechał do Giżycka w 1945 roku. To jego koleżanki i koledzy na nakazach pracy pracowali wspólnie, te Giżycko nasze tworzyli, to naszą społeczność zakładali. Dodać trzeba, że różne branże nie dziwiło to nikogo, że on był skierowany na nakazem pracy. Co, jakie zawody, jakie profesje? Mianowicie nauczyciele. 18 tysięcy nauczycieli zginęło w czasie II wojny światowej, co dawało przeliczeniu na uczniów około 3 milionów młodego pokolenia zostało pozbawionych nauczycieli. Co w Giżycku powstaje? Jest takie fajne zdjęcie w tych moich zbiorach, jest zdjęcie, kiedy siedzi grono pedagogiczne, nauczycieli liceum pedagogiczne w Łuczanach. Pierwsza szkoła edukacyjna, to spowodowało, to było ujęte w manifestie PKWN-u, jeden z elementów, przywrócenie nauczycieli, przywrócenie kadry pedagogicznej, odtworzenie kadry pedagogicznej. Ba, wtedy ktoś miał nawet szkołę podstawową, to wystarczył 6-tygodniowy kurs i on stał się nauczycielem. I po tym kursie on na nakazie pracy został skierowany do Giżycka, przyjeżdża. Tych ludzi, bo tu panowie mówili to w kwestii historycznej. Ja mam dokumenty personalne, nie ma pani Borkowska akurat, jest skierowana pani Borkowska do Giżycka, do pracy, do sterławek, w sterławkach. Nie wiem, czy to jej rodzina, czy to krewni są. Wszystko było ewidencjonowane, nawet rower, który kupiony w powszechnym domu towarowym w Giżycku, coś się to będę tak mówić. Powszechny dom towarowy w Giżycku, rower został zakupiony, jest ewidencjonowany. Pod rowerem, jak niektórzy pasjonaci pamiętacie, pod rowerem była taka tabliczka znamionowa, mam taką u siebie zbiora, tabliczka znamionowa, że ten rower był ewidencjonowany. Ja opowiadałem o pani Jazgarz, która była w Giżycku, a później w Rynie ona mieszkała, zamożna rodzina. Ona miała takie dokumenty i część tych dokumentów posiadam u siebie, które są fantastyczne dla nas, dla historyków. Takie dowody funkcjonowały dowody osobiste po wojnie. Ja tutaj no, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, na pewno nikt nie będzie miał pretensji. Jest sytuacja tego typu, że wracali do Polski ci ludzie z zagranicy, z
z czasu wojny, którzy byli za granicą, między innymi mam pana Radzymińskiego. Radzymiński nie mniej, nie więcej, tylko był rymarzem w naszym 4. Pułku Ułanów w Wołkowysku. Jako rymarz z tą książeczką przeszedł armię Andersa, przez Szczecie wrócił do Giżycka. A jego syn, Czesław, był kierownikiem stacji PKS-u w Giżycku. Ta stacja PKS tam koło więźnia się mieściła, ona tutaj najpierw, bo najpierw ona się jeszcze mieściła tutaj, gdzie był pom, kiedyś na ulicy Warszawskiej, później tam ją przyniesiono. I pan Aleksander, jego syn Czesław, miał podopiecznego, który się nazywał Michał Sierdziński. Sierdziński, który był wilniakiem, podczas wojny z armią Andersa przeszedł przez Monte Cassino. Pod Monte Cassino woził samochodem ciężarowym amunicję, gdzie umieralność tych kierowców była tragiczna. Przeżył to wszystko, wraca w 1945 roku i gdzie zostaje skierowany? Nie do Giżycka, gdzie jego żona z jego bratem, rodziną brata, przyjeżdża do nas i mieszka w Czypkach. Nie kierowany jest tutaj, tylko nakazem zostaje do Wschowej, taka miejscowa Wschowa jest skierowany tam i dopiero w 1948 roku przyjeżdża do Giżycka. Chodzi w tym battle dressie tym i nazywany jest Andersowcem. A tylko dlatego, że syn tego pana Aleksandra, Czesław, też miał coś wspólnego, tak jak jego ojciec był i ulitował się nad nim i pozwolił na to, że pan Sierdziński pracował, odpracował. To w swojej edycji opisywałem szczegóły jego odznaczeń, tych angielskich odznaczeń, a w Giżycku był cały czas piętnowany. Ta ewidencja urosła do, ta kontrola tego typu urosła do absurdu, bo wyobraźcie sobie państwo, nie mniej, nie więcej, tylko nawet na posiadanie pianina trzeba było, mam gdzieś tu taki dokument potwierdzający, że mieszkaniec posiada pianino w domu. Musiał mieć dokument, który gmina wystawiała miejska. Pan Maliczak, to starsze pokolenie, pamiętacie, on z zawodu w sumie był technikiem dentystycznym, ale wtedy pozwoliło to ona, oto jest właśnie pani, której pan Murach, to jej tata, był tutaj w Rynie, pracował i miło nam panią przywitać. W Rynie konkretnie. Kochani, to jest pozwolenie pana Maliczaka na to, że on mógł otrzymać ten sprzęt cały medyczny, wiertarki, te inne wszystkie badziega, co tam się wyrywa, usuwa, plombuje i tam uzupełnia. On coś takiego dostał. Te dokumenty były sporządzane w większości na niemieckich dokumentach. Z jednej strony taki dokument, a z drugiej strony niemiecki. Również na ulicy, wyobraźcie sobie ulicę 1 Maja, tam, gdzie ten budynek, gdzie teraz pizzernia jest Jacka Kucharskiego, z tej strony bliżej jest Obuwniczy. Tam był spożywczy. To było Stalina 3. I zaświadczenie Ministerstwa Ziem Odzyskanych dostają, nasi tu przybyli do Giżycka ludzie, dostają i pan o nazwisku Pinto, też fajne takie nazwisko, nie mniej, nie więcej pamiętacie ten Kasiarz ten, formula spisowy, że oni otrzymują do Zakładu Rzemieślniczego, Handlowego, Przemysłowego formuła spisowy, że państwo Malewski i Kwinto otrzymują pomieszczenie, oni przyjechali z Wilna tutaj do Giżycka i otrzymują wyposażenie. Bufet z wartość 1 sztuka 5 zł, półki, 2 sztuki po 2 zł półka, stolik mały, 2 zł krzesła, tablota tam 50 groszy. To wszystko oni dostawali. Również Wasiutowicz Irena dostała podobne jakieś jedno łóżko, szafa, stolik, kredens i tak dalej. To wszystko było ewidencjonowane. Ci ludzie, to dla nich było, jak to się mówi, wtedy jest cesło, bo przyjeżdżali, z czym oni przyjeżdżali? Słusznie tutaj kolega Kępa powiedział w ten sposób, że te punkty, etapy przesiedleńcze ludności, która tu się znajdowała, to nie były etapami, tak powiedzmy sobie, to były etapy łupienia tych ludzi, bo każdy, kto miał broń, miał możliwości, to w wielu przypadkach ci ludzie byli bezradni. Do kogo mógł iść na skargę? Taki Mazur. I żeby nie być gołosłownym, ksiądz Dawid, który przejął naszą parafię ewangelicko-osburską w Giżycku, bezpośrednio po wojnie, wszystkie nasze kościoły zostały zawłaszczone przez Kościół rzymskokatolicki. I dzięki uprzejmości, dobrej woli Franciszka Pryksa, dziekana naszego Giżyckiego, Kościół Ewangelicki dopiero po roku został przekazany. Nie udało się odebrać reszty Kościoła Ewangelickiego w Rynie, gdzie w tym miejscu teraz stoi zajazd ryński. Nie wiem, Żero chyba kupił ostatnio z właścicielem tego. Hotel jest. Na miejscu, gdzie był kościół, na miejscu, gdzie jeszcze w 1949 roku mam zdjęcia z konfirmacji pierwszej komunii, która tam się odbywała w samych, bo kościół nie był zniszczony przez Rosjan, bo się spali po prostu w wyniku pożaru, grzmotawano, nie? Ale nie został odzyskany. I teraz ksiądz Dawid opisuje bardzo fajnie, jest sytuacja tego typu, że problemy Mazurów rzadko kto się zajmował. To były statystyczne cyfry, o których panowie tu przedstawiali. Nie było tego czynnika ludzkiego.
Jedynym takim elementem to było 15 listopada 1946 roku Strażnica Ewangelicka. Tam poruszono temat tej mniejszości, nazwijmy mniejszości mazurskiej. Tam przedstawiono problemy tych Mazurów i ksiądz Dawid opisuje tu w szczegółach, jak ci biedni Mazurzy są bezradni, nie mają do kogo iść. Oni bardziej odważnie szli do władz rosyjskich, bo przynajmniej tamci raz ich obupili, to przynajmniej honorowi byli. Ale oni się bali, że jak dostawali od władz krowę, to wieczorem mógł ktoś przyjść, nawet ten, który mu tą krowę wręczał i wieczorem zabrał, bo przyszedł z różnią, z bronią i tak dalej. Mowa o tych językach, o tym słownictwie, o którym pani Żurkowa wspominała. Kochani, jak tu stoję, Zbyszek Patelka też siedzi tam z tyłu. Bawiliśmy się jako szpice w wojnę. A jak dzieciaki, jak matka darła, jak do matki Benek Lacki krzyczał? Muty, gipsdru, maszyny, pistolet, i wurde polen. Daj mi mój karabin maszynowy, bo będę Polakiem w dziecięcych zabawach. Poza tym mierzyli się do sąsiadów, jak mówiło, Wilniucy, którzy byli u nas, przekrój był sakramencki. Od Wilniuków, Lwowiaków, Grodnian, po tych, którzy z Polski przyjechali, jak to się mówiło, po Mazurów i Niemców, którzy nie chcieli, żeby ich Mazurami nazywano, też tacy byli, ale u nas mieszka pan Dolek, szef od instalacji wodno-kanalizacyjnej. Ale zapominamy jeszcze o jednej rzeczy, której nasza społeczność w naszym regionie występowała. Społeczność, która została też potraktowana po macoszemu, też zapominamy. I moje zdanie takie jest i taką lansuję teorię, że przypomina się o mniejszościach narodowych tylko wtedy, jeżeli odbywają się jakieś kampanie wyborcze, jakieś potrzeba głosów elektoratu, wtedy pamiętamy o Mazurach, pamiętamy o tych mniejszościach narodowych, a my zapominamy jeszcze o jednej mniejszości. W naszym budynku mieszkali Cyganie. W Giżycku była społeczność cygańska. Między innymi później taka skupisko tych Cyganów, bo mieszkali na 1 maja, jeden Rutkowski tam mieszkał, później Polkę miał, to został wykluczony z tego. Mieszkali na Olsztyńskiej bodajże, Cyganie mieszkali, a później mieszkali w Iziotu. Brzozowscy, Rutkowscy, oni wjechali do Ełku i do tej pory mieszkają jeszcze w Ełku. Ale kochani, jaka jest ocena społeczności cygańskiej? To jest praca napisana na Uniwersytecie Warszawskim, Instytut Prawa Karnego, Warszawa, 72 rok. Pasożytnicze społeczne, a w tym przestępcze działalności wielu z tak nielicznej grupy narodowościowej, jakie są polscy Cyganie, powoduje stosunkowo duży szkód materialny mieszkańców oraz gospodarczo uspołecznione naszego kraju. Postępowanie takie jest sprawdzane w kształtującej się na przestrzeni wieków wstrętem do pracy zarobkowej, produkcyjnej, dającej środki do życia. To pisze się na Uniwersytecie Warszawskim. Taką pracę się pisze, gdzie a priori zakłada się, że ci Cyganie są wrogami. Myśmy z tymi sąsiadami mieszkali. Tak, że... Proszę? Są to stereotypy, które oceniamy też w naszej ocenie historii. Tworzymy po części też. My mamy tą możliwość historii konfrontacji tej historii z ludźmi, którzy żyli tu, mieszkali, tymi naszymi, którzy są. Pan Zenon, historia jeszcze Janecki, historia naszego miasta. Od nich powinniśmy zacząć, zbierając materiały i chwałę tym ludziom, którzy tu przychodzą, uczestniczą. 10 minut minęło. Dziękuję wszystkim. Dużym układem.